Od powyższego bardzo bym poprosił pana naczelnika o przedstawienie swoich. Jestem dobry państwu, dziękuję państwu. Zadałem państwu dużo czasu, myślę, że około 5 minut, chyba, że będą jeszcze jakieś pytania, to oczywiście służę swoją osobą. Proszę państwa, chciałbym przedstawić, przypomnieć, bo pewnie państwo o tym programie już wiecie, realizujemy taki program kontrakty dla dzieci. Każdy z państwa radnych ma taką możliwość, czy to sytuacja, które sam zaobserwuje, czy poprzez informację powziętą mieszkańców danego terenu, żeby takie informacje po prostu przekazywać osobie koordynującej te działania dla media rady dzielnicy. To jest panu przewodniczącemu komisji skarbowości, panu Markowi Lelo, który ze mną jest na bieżąco w kontakcie telefonicznym, zresztą w wszelakim kontakcie, tak więc tutaj szybko informacje między sobą wymieniamy. Takie miejsca będziemy uwzględniać w okresie kwartalnym, to będzie okres miesiąca, w zależności od zagrożenia, od sytuacji, okres 2 miesięcy, może okres tygodnia, jeśli sytuacja się poprawi. Założenie generalnie jest takie, żeby tych zadań nie było oczywiście zbyt dużo, ponieważ jeśli byłoby na przykład 5 miejsc takich do kontroli, codziennie kontrolować, to by było ciężko do wykonania. Wziąwszy też pod uwagę, że naprawdę mamy sporo zgłoszeń lub mieszkańców. Tutaj ten program polegałby na tym, że kontrolujemy, co już się dzieje przez od dłuższego czasu, kontrolujemy miejsca wskazane przez państwa radnych. I oczywiście w tych kontroli później państwo dostajecie informację pisemną o podjętych działaniach, efektach tych działań. To także zwrotna informacja do państwa oczywiście dociera. Jak również oczywiście dostaniecie też informację od pana przewodniczącego Komisji Praworządności, czy ode mnie, w jakim terminie to zadań będzie realizowane. Jeśli tych zadań byłoby bardzo dużo, to też będziemy je jakoś tak systematyzować, żeby po prostu 2-3 były zadania na danym miejscu. Obecnie w październik ustalone są miejsca, takie miejsca jak Spółdzielców 11, 13, 15, 17 plus Wlotowa, przejście podziemne, teren osiedla na Kozówce. No i generalnie tutaj chodzi o gromadzenie się dróg młodzieży, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia, używanie stopni przyzwoitych. Drugi teren to jest ulica Tegli 10, 12, 22, 24. Zagadnienie podobne, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia. Obecnie w miesiącu październiku te rejony kontrolujemy i z tych rejonów będzie dla państwa oczywiście sprawozdanie. Jeśli chodzi o poprzedni okres, tutaj mieliśmy osiedle Rżonka, teren Oczka Wodnego. Przeprowadziliśmy tam 56 kontroli, czyli te kontrole były codziennie. Ujawniliśmy 18. Znaczy to sprawozdanie państwu przekazałem tak króciutko, tylko może podam takie 18 wykroczeń polegających na spożywaniu napojów alkoholowych. Nałożyliśmy tam 15 mandatów z tego artykułu. Skierowano jeden wniosek do sądu rejonowego. 2 osoby połączone. Również ujawniono 7 wykroczeń polegających na zaświecaniu miejsc publicznych. 1 osobę ukarano mandatem wobec 6 zastosowanych środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Nałożono również 4 mandaty karne za zakłócanie porządku publicznego, czyli za artykuł 51 podeszły wykroczeń. Ujawniono również 2 osoby, które nie zachowały nakazanych środków osoby przytrzymania psa. Tutaj też 2 pouczenia z tego artykułu trafiły. Również ujawniono 2 wykroczenia polegające na sprzątaniu po swoim zwierzaku. Nałożono również mandat za używanie słów nieprzyzwoitych. Ale również, proszę państwa, w dniu 5 października, to już co prawda było po zamknięciu jakby terminu tych kontraktów, ponieważ to było do końca września,
ale też tam poprosiłem strażników, żeby ten teren jeszcze sprawdzili. I objęliśmy tam dwie osoby, które dewastowały mienie publiczne w postaci właśnie ławek. Gdzieś tam rzucały butelki na spożywał alkohol, rzucały butelki, rozbijały o drzewa o pobliskie tereny. To już sprawa poważniejsza, te dwie osoby ujęto, przekazano policji postępowanie tej sprawy trwa. To tak pokrótce, jeśli chodzi o to sprawozdanie, oczywiście ono u Państwa w formie pisemnej jest. Natomiast ja bym chciał zachęcić do współpracy w tym temacie. Myślę, że to jest taki wymiar na korzyść i dla Państwa, i dla nas też, dla mnie też, nie tylko te pozytywne, również nie powiem się negatywnie, tak wiadomo, że nie jesteśmy nieomylni, czasami coś może nam się nie udać, więc też jakieś głosy, gdzie coś jest źle, też bym prosił o jakąś podpowiedź w celu taki, żeby to poprawić. Z mojej strony, proszę Państwa, to właściwie tyle. Nie wiem, jeśli jakieś pytania w tej sprawie, ewentualnie w jakichś innych sprawach, to jeśli można, Panie Przewodniczący, zająć proszę. To jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Przepraszam. Ja mam takie pytanie. Przy ulicy Duża Góra, ja tam mieszkam, zawiadujący czy zarządzający wspólnotą przy ulicy Barbary zrobili parking na chodniku. Parking ten obejmuje ponad 15 miejsc, więc nie wiem, czy oni mają zgodę z Wydziału Architektury, ale już Straż Miejska chciała mandaty dać. Ja panu za to, że ktoś inny niż mieszkaniec Barbary 12, bo są znaki postawione na chodniku, jest to pas od gdzieś w granicach 20 paru metrów, wypalona trawa na szerokości 3 metrów, namalowane miejsca parkingowe i chciałabym, żeby to, nie wiem, może macie Państwo taką władzę, żeby wspólnotą, nie wiem, ustalić, czy mają zgodę z Wydziału Architektury, bo jeśli jest to powyżej 10 miejsc parkingowych i czy mają wszystkie, że tak powiem, papiery, czy jest to wszystko legalne. Bo ja mieszkam przy Dużej Górze i nie mogę zaparkować z racji tego, że powstały nowe bloki i ja często, gęsto parkuję prawie że przy Bieżanowskiej, a nie mam miejsca pod własnym blokiem. To nie jest mój prywatny oczywiście interes, bo mieszkańcy w ogóle wszystkich bloków i domieszkanów będą pisać petycje, gdzie tylko mogą. Dobrze, powiem tak. Temat kojarzę. Mój kierownik był tam na ustaleniach. Teraz takich szczegółów Pani jeszcze stawię. Natomiast wiem, że faktycznie wspólnota do nas się chyba poprosiła o interwencję. O interwencję i o pomoc chyba w oznakowaniu. Chyba tam są te znaki, tak. Nie dotyczy mieszkańców przy Barbary, ale to jest chodnik przy ulicy Duża Góra. Więc tu jest problem, znaczy ja nie znam do końca, czy to jest chodnik wspólnoty, czy to nie jest chodnik wspólnoty, także prosiłabym bardzo, żeby to ewentualnie ustalić, żeby my mieszkańcy wiedzieli, czy zasadne jest nam pakowanie mandatów. Może ja wyjaśnię to do Pana Szykała, taką prośbę do czasu wyjaśnienia, żeby jednak nie składać mandatów, bo są poważne wątpliwości, czy wspólnota dysponowała odpowiednimi pozwoleniami na budowę, czy to zgłoszeniem, bo według mnie i według części przedstawicieli ZPIT-u, powtarzam, takich zgłoszeń nie było, więc nie wiadomo, czy to nie powstało na zasadzie jakiejś samowoli i oznaczenie parku drogowego obecnie twardzi, gdzie wyjaśnianie, czy mieli uzgodniony ten parking, czy było zgłoszenie budowy parkingu, bo to jest park 15 mil. To dla Pana chyba też jest najbardziej istotne, że podczas wyjaśnienia tego jakąś tolerancję dla mieszkańców. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo też Państwo ze wspólnoty robili remont balkonów, utwardzając teren, no bo wiadomo, że musieli ciężkie maszyny postawić przy bloku. Były gruz rozsypany wzdłuż bloku, a teraz ten gruz skumulowali w jedną kupę HD, ogrodzili byle jakim ogrodzeniem. Tam dzieciaki się już dobierają do tej gruzy. Jeszcze jak śnieg przyjdzie, to może sobie rozwalą siateczkę i zrobią sobie górkę zjazdową. Też bym prosiła zapytać, jak długo, bo jak spółdzielnia mieszkaniowa robi jakikolwiek remont, to jest w granicach 2 tygodni uprzątnięty teren wokół bloku do czystego terenu. A tutaj wspólnota, wydaje się, że to jest ich teren i mogę na tym terenie, nie wiem, może niedługo karuzel postawią i każą nam płacić, żebyśmy się... Dobrze, czyli Barbary 12. Tak, Barbary 12.
Proszę bardzo, pan Markowicz. Panie naczelniku, mam takie pytanie. W swoim sprawozdaniu nie odpowiedział mi pan odnośnie ulicy Korczakowskiej. Taki problem zgłaszałem. Tam też również dzieją się różnego rodzaju takie czy inne ekscesy i po prostu nie wiem, czy to nie zostało ujęte, nie doszło do pana naczelnika, czy faktycznie jest taki spokój? No szkoda, jeśli chodzi o kontrakty, to ja też to nie doszło do mnie, Korczakowska. Bo ja to zgłaszałem na pana Korczakowska. Republiki Korczakowskiej. Tak, planeta, tam jest planeta, przed planetą jest taki plac zabaw, wojsko, tam po prostu bardzo często, niejednokrotnie godzina, druga w nocy, różnego rodzaju tam się Republiki Korczakowskiej w sali dzieje. Republiki Korczakowskiej, faktycznie wiosna, lato, było tam faktycznie bardzo dobrze się działo, mieliśmy tam mnóstwo interwencji. Powiem panu szczerze, pozwania alkoholu, zapisanie porządku publicznego w nocy, no, bo te kontakty nawet o drugiej nocy się zdarzały. Tak, także naprawdę było tam interwencji bardzo dużo, natomiast teraz nie mam sytuacji takich. Nawet z tego co pamiętam, wystąpiliśmy z służbem tam do odnośnie tego sklepu do urzędu. Także było mnóstwo interwencji, natomiast w ostatnim czasie jakoś tak jeszcze to sprawdzałem, spokojnie się na pewno. Ja przepraszam panie naczelniku, ponieważ ja już może za wcześnie, chociaż nie za wcześnie, ponieważ ja co innie widuję tam 2-3 razy dziennie, co najmniej to ja widzę, to widocznie więcej nawet jeździ Straż Miejska i jeżdżą i dlatego zdziwiony byłem, dlaczego pan nie wymienił. Jak tam widziano, to właśnie kontrol straży miejskiej. Tak. Znaczy, nie, no tam też, może dlatego jest to nie, inaczej, bo są też strażnicy rejonowi, którzy odpowiadają za dane swoje rejony. Jest strażnik rejonowy wspominali, to oczywiście to miejsce, z racji tego, że generowało nam bardzo dużo zgłoszeń, ono zawsze byłby objęte taki monitoringiem. Natomiast nie zostało tutaj ujęte w tych zadaniach. Ale dziękuję tak, naprawdę, bo jest... Natomiast rzeczy tam oczywiście kontrolują, tak? W związku z tym mamy również swoją analizę zdarzeń. W analizie, jeśli chodzi o dzielnicę 10, 11, 12, a po te dzielnice obsługujemy, mamy 54 takie miejsca, gdzie dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń i te miejsca też są monitorowane, nie tylko te kontrakty zdarzeń. Dziękuję. Proszę bardzo, panie. Pan Dziob, pani Piotr. Ja mam prośbę do pana. Mianowicie ulica Lipowskiego, ulica Łaczka, przejazd kolejowy. Zaraz na początku Lipowskiego jest sklep czynny całą dobę, który właściwie jest ze sklepem. Przed tym sklepem, zaraz po przejeździe kolejowym, nawet w rampie, zaczynają się mnóstwo samochodów. Jakiś miesiąc po uruchomieniu toru do Wieliczki były częste kontrole straży i policji. W tej chwili stoją. Jeżdżą tamtędy 4 linie autobusowe. Nie do przejechania jest w tym miejscu na wysokości tego sklepu. Zaraz za przejazdem kolejowym, jak się zaczyna Lipowskiego. Bardzo bym prosił o częstsze kontrole i nakładanie tam mandatu, bo jest naprawdę nie do przejechania i bardzo niebezpiecznie, bo zaraz się wjeżdża Bóg na moc. Jeśli mogę powiedzieć tak, to co pan powiedział faktycznie, było to u jednego w kontrakcie dla dzielnicy tego rejonu. We wcześniejszych miesiącach i faktycznie tam wykroczeń trochę było ujawnionych. No ja tam wtedy jeżdżę też praktycznie codziennie, bo tam akurat leci tam objazd i tam mam trasę do domu, ale chodzi o pojazdy parkujące gdzie? Tutaj przed planetą jakby na tym takim... Jakby nie na parkingu, bo tam zrobili nielegalny parking. Zasypali rzekę, tak. Zrobili nielegalny parking, niech sobie parkują, ale żeby nie na jezdni i chodniku przed sklepem parkować. Tuż za przejazdem kolejowym. Natychmiast stoją 2-3 samochody. Wystarczy, że jeden stanie i z góry samochody już nie zjadą. Bo jak jadą naprzeciw, a zatrzymany ruch jest na skutek przejazdu kolejowego. Przed tym sklepem nie planetą, które zjadą nie po lewej, tylko po prawej stronie. Ten stary sklep, tak? Który jest po drugiej stronie, na początku ulicy nie. Lipowskiego. Pani Wioko. Bo uważam na początku, które miejsca w dzielnicy są najbardziej niebezpieczne?
Przejście pod Wielicką? Jest taki ranking, natomiast teraz to tak, tak szczegółowo się nie przygotowało. A z tego nie jest tak, czy więcej, co pan powiedział? Natomiast powiem tak, znaczy nie, powiedziałem inaczej. Te miejsca nie są najbardziej, nie wiem, czy są najbardziej niebezpieczne, natomiast zostały ujęte jako zadania dla nas do realizacji na przykład października, jako kontrakty dla dzieci. Są to jedne niebezpieczniejsze miejsce, znaczy niebezpieczniejsze, bo gdzie się tam dzieją różne rzeczy, szczególnie podczas meczów piłkarskich, te ligi, to jedno z meczów, pamiętam, kibice Krakowi, spółdzielców, Lotowa również tam mamy co w zasadzie kibice Krakowi. Także tam od czasu do czasu coś niepokojącego dzieje. No mamy te miejsca na miesiąc październik i te miejsca kontrolujemy w ramach kontraktu. Natomiast inne miejsca... Jak nie ma meczów. A jak nie ma meczów, też kontrolujemy. Ostatnio mieliśmy takie dwa zdarzenia, jakby przyjemne na Kozłówku, także to było. Czyli w sumie to Kozłówek w dalszym ciągu jest taki najbardziej, można powiedzieć, punktem newralgicznym u nas. Proszę Państwa, nie wiem, czy to był przypadek, czy to mieliśmy takie zdarzenie na przykład, że nasza strażniczka tam została uderzona w nocy, został sprawca ujęty, no ale nie był z Kozłówka, no nie wiem właśnie, czy to był przypadek. Mogło się teoretycznie zdarzyć, nie, nawet nie był z Krakowa, to myślę. Pojedynczo, pan Zadwórny prosił, pani Marcinkiewicz i pani Leśniak, że będziemy kończyć. Panie naczelniku, miesiąc temu przy szkole na Żabie spalił się jeden samochód, drugi został uszkodzony przez ogień. I do tej pory one tam stoją. One tak śpecą tamten rejon, prawda, że ci to, nie wiem, czy to spółdzielnia mieszkaniowa powinna interweniować i usunąć te braki. Czy nie wiem, czy Straż Miejska powinna się tym zająć, no to naprawdę brzydko to wygląda. A oprócz tego już zaczynają się na osiedlach ponowne złomki, które stoją i zalegają na parkingach i jest taka sytuacja, że w tej chwili śnieg znowu spadnie, prawda, i będzie ograniczona ilość miejsc parkingowych. Także nie wiem, czy by znowu jakieś akcji nie zrobić, prawda, objechać i interwencja w sprawie tych złomków. Już panu odpowiadam, panie radny. Jeśli chodzi o Żabią, to senatem się zajął osobiście. Rozmawiałam z panem prezesem spółdzielni mieszkaniowej. Rozmawiałam z właścicielem tych pojazdów. Wyznaczyłem mu termin usunięcia tych pojazdów, z tym, że ten pan taki troszkę jest oporny, ale jakoś myślę, że jak nie w jeden sposób, to w drugi sposób jakoś sobie z tym tematem poradzimy, bo istotnie wygląda to fatalnie. Sytuacja wygląda tak, że te pojazdy stoją na terenie zewnętrznym spółdzielni. I tak, nie obowiązują tam przepisy ruchu drogowego, ogólnie wszystkie, czyli tak na drogach publicznych, w sklepach zamieszkania, w sklepach. Bo tak normalnie to po prostu te pojazdy polujemy i nie ma żadnego problemu i na parking po prostu strzeżemy. Natomiast już pewne ustalenia, gdyby ten człowiek, właściciel tych pojazdów nie wywiązał się, pewne ustalenia z panem prezesem spółdzielni mieszkaniowej Krokocim poczyniłem. Jakoś ten temat obiecuję na pewno do końca października, temat myślę będzie rozwiązany. Jeśli chodzi o pozostałe nieużytki, faktycznie jest to problem. Na różne sposoby już próbuję te tematy jakoś rozwiązywać. Jeśli chodzi, tak jak powiedziałem, strefy ruchu, strefy zamieszkania drogowych, że nie ma problemu, usuwamy te pojazdy. Później procedura jest taka, że przechodzą na własność. Natomiast znikają generalnie z powierzchni, i mamy temat jakby z głową. Spotykam się z prezesami spółdzielni mieszkaniowych, proponuję im pewne rozwiązania w zakresie oznakowania. Też właśnie z prezesem po 20 jestem związany z panem prezesem spółdzielni mieszkaniowej Prokocim. Też będzie tam oznakowanie. Oczywiście jak zawsze chcę uczestniczyć w tych oznakowaniach, żeby to było tak jak, żeby nie poprawiać kilka razy, tylko żeby to tak jakby po prostu chcemy, żebyśmy mogli egzekwować prawo. Również z prezesem spółdzielni mieszkaniowej na Kozłówce już pewne ustalenia poczyniliśmy, nam dziewiętnaście pewne ustawili. Też inne działania podejmuję, proponuję, na przykład takie zastosowane były rozwiązanie spółdzielni mieszkaniowej na Kozłówce. Pan prezes poprzez swoje decyzje na drodze kodeksu cywilnego przesunął poza swój teren, na teren bliższy, dwa pojazdy nieużytki. Solowaliśmy
bo już taki ten... Może, ma taki na drodze do terenu może zarządca na najbliższy ten ogólnostępny takie pojazdy przesunąć. My już dalej w tematy się zajęliśmy, usunęliśmy te pojazdy. Na koszt oczywiście właścicieli pojazdów, tak? Oczywiście, jasne. Pani, dziękuję bardzo. Pani Marykiewicz. Ja mam do Pana taką prośbę. Do momentu rozpoczęcia remontu Bieżanowskiej, konkretnie tutaj rejonu Starego Bieżanowa wokół pomnika, no Państwo byliście dosyć często, czasem nawet kilkakrotnie w ciągu jednego dnia, bo była kwestia mandatów nakładanych na kierowców, którzy parkowali w rejonie skrzyżowania. I to było zasadne i tutaj nie zwracałam się do Państwa z żadnymi prośbami, no bo po prostu parkowali. Inna sprawa, że tam w ogóle jest problem z zatrzymaniem się, z zaparkowaniem samochodu, no ale na pewno tego nie rozwiążemy w tym momencie. Natomiast w tej chwili jest remont, jak Pan wie, ale Państwo się nie pokazujecie w ogóle. Tam są dwa sklepy monopolowe. Jeden to jest Planeta, a drugi to jest taki spożywczo-monopolowy na rogu, który jest czynny też praktycznie całą dobę. Albo przynajmniej bardzo długo, no nie wiem, nie sprawdzam o drugiej w nocy, czy jest otwarty, czy zamknięty. W każdym razie, no, trudno jest przejść od przystanku autobusowego. No ale tak. Jeżeli faktycznie... Pan uważa, że bujam, to zapraszam. Po sesji ja tam... proszę przejechać, zobaczyć. Proszę Pani o tym codziennie. Tam nawet proszę Pana... Proszę? Ja tam przejeżdżam codziennie, mieszkam też niedaleko, także... Wie Pan, no, jak goni za Panem gość w skarpetkach o godzinie 8 wieczór. Czy bardzo Pan wie, czy rzeczywiście, czy jest nawiedzony, czy żona go bije, czy jest tak nachylany, że za chwilę Pani... Ale mówimy o parkowaniu, czy mówimy o... Nie, mówimy w tej chwili o parkowaniu, to nie ma tego problemu, bo jest tak rozkopane skrzyżowanie, że nawet gdyby ktoś chciał wjechać, to nie ma fizycznej możliwości, więc to w tej chwili nie jest problem, czy parkować, czy nie parkować. Tak, tylko po prostu o bezpieczeństwie mówimy. Jest teraz jeszcze, wie Pan, gdzie nawet ci budowlańcy żalą się, że tam im jakieś kostki giną, czy inne krawężniki, bo nie wiem, czy już nie jest możliwość pieniężyć za jakieś piwo. W każdym razie, gdyby Panowie byli uprzejmi, to zapraszam. Pani Leśniak, Pan ja tylko chciałam zadać pytanie, tak. Czy blok, który ma domofon, nie jest obiektem użyteczności publicznej? Bo taką odpowiedź usłyszałam, jak wzywałam Straż Miejską Policję. Jak sobie Pani zamontowała domofon, to niech sobie Pani wyrzuci tych, co rozrabiają. No, pół roku temu. To było dokładnie w kwietniu. Powiem Państwu tak. To jest taka tematyka trochę trudna. Prawnicy różnie w tym temacie się wypowiadają, natomiast mamy ostatnią interpretację przepisów prawa, z której wynika jednoznacznie, że interwencję podejmować możemy. I będziemy na to dopytać. Dobrze, dziękuję. Pan Ja dziękuję bardzo panu naczelnikowi za... Wiecie, mam taką uwagę, radnych i naczelnika padało słowo kibice w tym złym wymiarze. Myślę, że to jednak powinniśmy nazywać, czy po imieniu, że to nie kibice, tylko pseudokibice, bandyci, chuligani, bo to chyba jednak jest takie. Zbyt ogólnikowe i to zauważyłem ostatnio, gdzieś tam się utarło w mediach, że kibice, to nie kibice, tylko trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Mówię, repertuar słownictwa to jest chyba bogaty. Ja dziękuję panu naczelnikowi jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.